Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałem dać Państwu sprawozdanie z tego, jak wywiązuję się z przyrzeczenia publicznego, jakie poczyniłem 20 dni temu. Oczywiście chodzi o rzucenie palenia. Muszę powiedzieć, że całkiem nieźle się trzymam i oczywiście jestem daleki od tego, żeby po rzuceniu tego palenia natychmiast namawiać tych, którzy palą, żeby uczynili to samo, no bo jest taka prawidłowość, że czasami właśnie osoby, które schudną albo które rzucą palenie, natychmiast zaczynają atakować tych grubasów czy tych palaczy i tłumaczyć im, jak oni robią nierozumne rzeczy, więc ja postaram się nie wpadać w tą pułapkę. Natomiast mogę podzielić się swoim doświadczeniem. Otóż przy niewielkim wspomożeniu się plastrami z nikotyną i tabletkami z cytozyną, rzucenie tego palenia wcale nie jest takie trudne. Obawiałem się jakichś koszmarów, depresji, stanów psychozy i tak dalej. Okazało się, że nic takiego nie wystąpiło i w miarę bezboleśnie te papierosy odstawiłem. Jedyny problem polega na przybieraniu na wadze i tu rzeczywiście muszę powiedzieć, że nawet moja podświadomość troszeczkę mnie stara się przyprowadzić czy przywołać do porządku, bo ostatnio miałem taki sen, że idę z piękną, rudowłosą dziewczyną za rękę przez łąkę. Jest bardzo romantyczna atmosfera, widać, że coś się kroi, szukamy ustronnego miejsca, w końcu znajdujemy drzewo, które swoimi rozległymi konarami rzuca taki cień, widzimy, że tam możemy się schronić i nieco przyjemności zażyć, więc siadamy w tym cieniu i nagle dziewczyna rzuca się na mnie i mówi: pokaż brzuch! Więc to właśnie tak podświadomość stara się mnie ostrzec, żeby jednak nie sięgać zbyt często po jakieś substytuty tych papierosów spożywcze. Ale teraz już przechodzimy do rzeczy. Chciałem zaproponować w dzisiejszej audycji Państwu przegląd książek, które można by określić mianem poradników dla takiej prawicy chrześcijańskiej. Moglibyśmy powiedzieć poradników kontrrewolucyjnych. Oczywiście nie mam zamiaru tutaj opisywać Państwu skrupulatnie każdej z tych książek, raczej zrobić taką zajawkę, powiedzieć, co mniej więcej możemy w nich znaleźć i zachęcić do sięgnięcia, przynajmniej co do niektórych. No więc zaczniemy sobie od absolutnego klasyka, mianowicie książki pod tytułem Rewolucja i kontrrewolucja, autorstwa oczywiście Plinio Correi de Oliveira, książki z 1959 roku, więc można powiedzieć, że już ma swoje lata, ale dodawane były takie kolejne uzupełnienia i aneksy. No, z oczywistych względów nie mogła ta wersja podstawowa uwzględnić rewolty 68 roku, ale już w aneksie okazuje się, że da się to zrobić. No, jak sama nazwa wskazuje, książka składa się z takich dwóch segmentów. Pierwsza dotyczy opisu rewolucji, jej korzeni, diagnozy, opisanie pewnych prawidłowości, po jakimi ona się kieruje, a druga kontrrewolucji, czyli pewnych taktyk, pewnej strategii oporu, który właśnie chrześcijanie, dokładnie katolicy, powinni stosować, żeby nie dać się tej rewolucji zmieść z powierzchni ziemi. Tutaj z punktu widzenia Plinio Correi de Oliveira, ten taki właśnie brazylijsko-kontrrewolucyjny, jest bardzo religijny, to znaczy w opisie rewolucji nie odnajdziemy jakichś specjalnie pogłębionych wątków socjologicznych czy ekonomicznych, ale właśnie wywodzona została jej geneza z grzechu, a mianowicie z dwóch takich podstawowych grzechów. Chodzi tutaj o pychę i o taką nadmierną zmysłowość. I ona właśnie jest źródłem dwóch rewolucyjnych ideologii. Jedną jest socjalizm, drugą jest liberalizm. Łatwo można to zrozumieć. No oczywiście wolność w tym rozumieniu, czy to liberalnym, czy właśnie socjalistycznym, no polega między innymi na tym, że nie będę służył, tak? Non serviam, więc widzimy tutaj ten grzeszny, diabelski element, niechęć do podporządkowania się. Plinio
Correa de Oliveira uważa, że jedynym takim prawidłowym chrześcijańskim porządkiem jest takie średniowieczne chrześcijaństwo, w którym nacisk na hierarchię, nawet taką surową, był dosyć daleko idący. A zmysłowość, o której mówiliśmy, to oczywiście wolność do korzystania z życia, tak, które również głównie liberalizm akurat obiecuje, zrzucenie tych kajdan chrześcijańskich, katolickich, które krępują nas przed używaniem życia tak, jak mamy na to ochotę. Według diagnozy Plinio Correa de Oliveira wszystko zaczęło psuć się właśnie w późnym średniowieczu, kiedy te dwa podstawowe grzechy doszły bardzo mocno do głosu. Czym jest kontrrewolucja w jego mniemaniu? Oczywiście przywróceniem tego porządku. Żeby to się mogło stać, trzeba w pierwszej kolejności zrzeszyć takich indywidualnych kontrrewolucjonistów, którzy działają na własną rękę. Tu też warto wspomnieć o takim rozróżnieniu, bo Plinio Correa de Oliveira często takimi właśnie klasyfikacjami autorskimi się posługuje. Tam mówi o kontrrewolucjonistach, półkontrrewolucjonistach, rewolucjonistach, półrewolucjonistach i tak dalej. Takim bardzo ciekawym rozróżnieniem jest rozróżnienie na kontrrewolucjonistę explicite i implicite, czyli explicite to taki, który jest świadomym wojownikiem, świadomym swojej misji, swojego celu, a implicite to taki ukryty kontrrewolucjonista, który swoją działalnością, praktykowaniem cnót, szerzeniem pewnych pozytywnych wzorców przyczynia się do powstrzymania rewolucji, choć nawet nie do końca jest tego świadomy. Ale co już należy zrobić w momencie, w którym ci kontrrewolucjoniści zostaną trochę zrzeszeni. Trzeba przede wszystkim, zdaniem autora, demaskować rewolucję na wszelkich polach, we wszystkich najlżejszych przejawach, gdzie nawet taki przeciętny człowiek może tego nie zauważyć. Ciekawym również zaleceniem Plinio Correa de Oliveira jest stwierdzenie, że nie należy kontrrewolucji na siłę usympatyczniać, ponieważ to doprowadzi do sytuacji, w której straci ona swoją treść i dynamizm. Więc dobre na początek, ale wymaga to rozwinięcia. I myślę, że znakomitym rozwinięciem dzieła Plinio Correa de Oliveira jest książka pod tytułem L'Action, czyli Działanie, ucznia Charlesa Maurrasa, założyciela i lidera Action Française, właśnie Jeana Husseta. Niestety okładki Państwu nie pokażę, dlatego że książkę tę czytałem jeszcze w wersji angielskiej, w wersji cyfrowej, natomiast na szczęście jest już dostępne polskie tłumaczenie, więc nie zajmie Państwu wiele czasu odnalezienie tego. Moim zdaniem jest to absolutnie pierwszorzędna pozycja, taka lektura obowiązkowa. Również celem jest przywrócenie porządku chrześcijańskiego, natomiast jest to dużo dokładniej opisane. Jest mowa o tym, jak powinni postępować na przykład tacy wojownicy kontrrewolucji na polu właśnie medialnym, drukarskim, takiej aktywności społecznej, więc jakby chciał ktoś więcej konkretów, a nie tylko taki strategiczny zarys, o jakim mówiłem wcześniej, to powinien po tę książkę sięgnąć. Bardzo cennych kilka uwag poczynił Jean Husset. Otóż on powiedział, czy raczej napisał, że nie należy kopiować technik rewolucyjnych do działalności kontrrewolucyjnej. To nie jest tak, że rewolucja i kontrrewolucja to są dwa tartaki, których produkt ma być taki sam, więc właściciel jednego tartaku może skopiować jakieś technologiczne rozwiązanie od właściciela drugiego tartaku, ponieważ środki rewolucyjne służą zniszczeniu, służą rozbiórce, a środki kontrrewolucyjne służą budowaniu i właśnie na tym powinna polegać kontrrewolucja, na ożywianiu tych dobrych elementów porządku społecznego, które jeszcze zostały. Pamiętajmy, że to był rok 68, więc dzisiejsze te elementy pozytywne są już moim zdaniem trochę uboższe, już rzadziej występują, ale warto się na tym pochylić, nad tą niedestruktywną, ale konstruktywną rolą kontrrewolucjonisty. Również bardzo istotna jest taka teza Jeana Husseta, że ilość nie znaczy jakość, że ważniejsza od ilości kontrrewolucjonistów jest ich determinacja i tworzy koncept tak zwanego idealnego tysiąca, czyli wystarczy 1000 kontrrewolucjonistów, którzy mają podzielone zadania pomiędzy siebie, trochę mamy jakichś koordynatorów, trochę przywódców, trochę takich działaczy, tam wszystko jest dokładnie opisane, żeby naprawdę móc poprzez instytucje oddziaływać i przemieniać ten porządek aktualny społeczny na porządek chrześcijański. Bardzo też istotne
istotną jest kwestia, że nie wolno, zdaniem autora, uznawać nawrócenia za warunek wstępny zmiany tego porządku, na przykład z punktu widzenia ustrojowego, ponieważ zmiana ustrojowa, zmiana polityczna może pomagać się dopiero nawrócić. Więc widzimy tutaj w tej walce takiej, czy w tej dyskusji, co najpierw, czy stan świadomości społecznej, czy ustrój, rozwiązania polityczne, jednak Husset twierdzi, że nie jest warunkiem koniecznym to, żeby wszyscy nagle byli perfekcyjnie praktykującymi chrześcijanami, czy katolikami, żeby móc wprowadzać te zmiany. Również Husset wydaje się trochę elastyczniejszy od Plinio Correia de Oliveira. Myślę, że bierze on pod uwagę również rolę osób, które nie są tak bardzo wierzące, ale dostrzegają w tym katolickim projekcie społecznym czegoś dużo bardziej zachęcającego, dużo bardziej rozsądnego od propozycji na przykład liberalnych czy marksistowskich, bo podobnie jak jego poprzednik uważa, że siłami rewolucyjnymi są zarówno marksiści, jak i liberałowie. Jeżeli Państwo chcieliby usłyszeć szersze omówienie, to zapraszam na film, który też nagrałem pod tytułem Jak się robi kontrrewolucję. Tam właśnie opisuję dokładnie dzieło Jeana Husseta, a najlepiej oczywiście samemu to przeczytać. Kolejną książką, o której istnieniu chciałem Państwa powiadomić czy przypomnieć, jest książka Daniela Friberga pod tytułem Powrót prawdziwej prawicy z roku 2015, opublikowanej w roku 2015. No tu mamy do czynienia już z troszeczkę czymś innym, bo Daniel Friberg to jest taki hardkorowy nacjonalista szwedzki. No i wydaje się, że w przeciwieństwie do poprzednich autorów, gdzieś ta religia pełni taką trochę bardziej instrumentalną funkcję w jego myśli. Oczywiście państwo powinno jej chronić i tak dalej, ale wydaje się, że Friberg raczej jest wyznawcą siły niż chrześcijańskiej miłości. Taka przynajmniej jest moja interpretacja. No i też byłbym trochę ostrożny, bo kiedy ja słyszę hasło cywilizacja faustiańska w tekście tak zupełnie serio użyte, no to troszeczkę myślę o Spenglerze, który chyba bardziej właśnie taką wizję imperialistyczną, niekoniecznie chrześcijańską wyznawał, więc ja bym tu bardzo uważał. Nie należy przez to skreślać samej treści, jeżeli chodzi o ten know-how. No, w tej części teoretycznej padają ciekawe stwierdzenia. Otóż Daniel Friberg uważa, że trzeba walczyć metapolitycznie przede wszystkim o zmiany kulturowe, bo ta polityka partyjna, taka już ściśle nakierowana na zmianę prawa, jest tak naprawdę wtórna wobec warunków kulturowych, w których żyjemy. Więc najpierw zmieniamy warunki, a potem sytuacja polityczna wyniknie, czy zmieni się sama przez się. To jest ten punkt widzenia. Natomiast kiedy przechodzimy do już takich bardzo konkretnych zaleceń, to widzimy, że Friberg tak naprawdę chyba chce walczyć tylko i wyłącznie z poprawnością polityczną i z islamem. I to są takie główne punkty jego ataku. W związku z tym nie wiem, czy taki katolicki kontrrewolucjonista powinien tak do końca brać sobie do serca to, co on tam pisze. Tym bardziej, że te jego zalecenia bardziej dotyczą tego, co należy robić w przypadku represjonowania przez jakieś konkretne instytucje, na przykład opanowane przez działaczy LGBT czy ich sojuszników. No i nie są to jakieś specjalnie frapujące propozycje, oprócz jednej, ponieważ on w pewnym momencie zaleca, że kiedy przychodzi do nas taki właśnie dziennikarz certyfikowany przez LGBT czy jakieś tam organizacje genderowe, to najlepszym sposobem jest wylanie na niego wiadra wody, a żeby było to ekologiczniej, to powinna to być woda jeszcze po zmywaniu. Więc muszę powiedzieć, że akurat to zalecenie mi się bardzo podobało i to warto z tej książki wynieść, ale czy warto cały czas poświęcać na swój, żeby akurat przeczytać w całości ją, to już nie jestem taki pewien. Kolejny poradnik, o którym chciałem Państwu opowiedzieć, to książka pod tytułem Piękno nietolerancji autora Josha i Shona McDowellów. To jest książka dosyć specyficzna, ponieważ ona jest w zasadzie swego rodzaju instruktażem dla rodziców, jak powinni uodparniać swoje dzieci na propagandę, która sączy się oczywiście ze szkoły opanowanej przez polityczną poprawność, czy ogólnie przez media, przez treści, z których jesteśmy dzisiaj wszyscy skąpani, których no ciężko jednak dzieciom odmówić do nich dostępu, przynajmniej w każdej sytuacji. To jest książka, którą nie wiem, czy akurat dla Państwa coś wniesie specjalnego, bo no Państwo, jako widzowie moich wideofelietonów,
są osobami, które interesują się głębiej ideologią i polityką, natomiast ta książka wydaje się jednak przeznaczona dla takich właśnie rodziców, którzy mają tak jeszcze troszeczkę zielono, tak czegoś się obawiają, czymś się niepokoją, ale nie wiedzą do końca czym. I tak na bardzo prostych przykładach, takich właśnie dialogów, studiach przypadków można powiedzieć, jest pokazane, jak dzieciom należy tłumaczyć, na przykład czym jest prawdziwa tolerancja, taka chrześcijańska, a czym jest taka tolerancja współczesna. No i niezaprzeczalnym atutem tego jest fakt, że autorzy potrafią to wytłumaczyć w sposób pozytywny, nawet nie tyle tak kompletnie zwalczając tą drugą stronę, co pokazując, że ta tolerancja w wersji chrześcijańskiej jest właśnie pozytywna, świadczy o zatroskaniu o drugiego człowieka, a ta taka neutralność, że każdy może sobie myśleć, co chce, mówić, co chce, nie ma lepszych, gorszych opinii, to jest właśnie zakamuflowany egoizm. Więc polecałbym tę książkę przede wszystkim jako prezent dla takich rodziców, jeżeli Państwo macie ich wśród swoich znajomych, którzy chcieliby takie swoje młodsze dzieci ustrzec, ale do końca nie potrafią wysłowić, zwerbalizować pewnych rzeczy albo nie mają jakiejś wiedzy, która by im na to pozwoliła. Kolejna książka to już książka, która w zasadzie w momencie wydania, czy niedługo później, stała się klasykiem. Otóż jest to Opcja Benedykta, autorstwa Roda Dreyera. To jest rok 2000, o ile się nie mylę, 18, to została ta książka napisana, 17, w 2017, w 2018 została wydana w Polsce. No tutaj autor wychodzi jednak troszeczkę z odmiennej diagnozy. O ile wcześniej mówiliśmy o tym, że jeszcze trzeba walczyć, tam wpływać na politykę, kształtować świadomość, no to tutaj Rod Dreyer stwierdza, że w zasadzie jesteśmy już w trakcie potopu i walka z tą wodą byłaby czymś w rodzaju kładzeniem kolejnych warstw worków z piaskiem, kiedy potop już jest, w związku z tym mija się to z celem. I jedyne, co można zrobić, to właśnie budować jeszcze, czy pielęgnować w zasadzie swoje arki, na których będziemy przechowywać te wartości, wzorce, tradycje, postawy, myśli chrześcijańskie i ewentualnie później, kiedy już wody potopu opadną, to wtedy będzie mogło nastąpić właśnie z tych arek czy z tych wysp, używając innej metafory, odrodzić ten dawny porządek. I to oczywiście jest myśl, która jest wzięta z dwóch źródeł. Znaczy, pierwszym jest oczywiście święty Benedykt, który zgorszony zepsuciem panującym w miastach, no, wyruszył w wędrówkę, żeby od tego się uwolnić. Spędził wiele lat na kontemplacji, a później zaczął klasztory zakładać, które właśnie promieniowały wiarą i rzeczywiście przyczyniły się do szerzenia tego porządku, o który tutaj chodzi. A drugą inspiracją dla tej książki są losy dysydentów antykomunistycznych, właśnie z takich państw, stref wpływu czy bloku sowieckiego. Tutaj przede wszystkim na czoło wysuwają się dysydenci czechosłowaccy Václav Benda i Václav Havel. I tutaj również zostaje przywołana i zaadaptowana do współczesnych warunków koncepcja równoległego polis, czyli takiego równoległego obiegu, równoległego sposobu życia w stosunku do tego, co panuje, powiedzmy sobie, w mainstreamie, czyli co jest taką normą przez ogół społeczeństwa aktualnie uznaną. No i stąd biorą się takie właśnie propozycje, jak wycofywanie dzieci z takiego państwowego systemu oświaty, gdzie będą indoktrynowane, tworzeniu takich właśnie sieci tego typu wysp, sieci wzajemnych sieci wsparcia u osób, które chcą się uchronić od wpływu siebie i swojej rodziny, od wpływu tej współczesności. No i trzeba przyznać, że jest to książka dosyć kontrowersyjna, ponieważ ona już zakłada, że w zasadzie nic się zrobić nie da za bardzo, tylko trzeba czekać i po prostu przetrwać. Jest to bardziej taki, powiedziałbym, survival kontrrewolucyjny, aniżeli strategia działania na szerokim polu. No jedyne, co to tutaj dopuszcza Rod Dreyer, no to wystosowywanie czy referowanie już liberalnemu społeczeństwu stanowiska chrześcijańskiego, no ale to nie oznacza przejmowania instytucji, na przykład jak wcześniejsi autorzy proponowali. Oczywiście pada od razu pytanie, czy my w Polsce jesteśmy w tak fatalnym położeniu, że nie możemy próbować czy pokusić się na coś więcej i rzeczywiście pozostaje
pielęgnowanie arek i nic więcej. Mi się wydaje, że jeszcze nie jesteśmy aż w tak złym położeniu. Niemniej warto tę książkę przeczytać, naprawdę warto, nawet jeżeli się z nią nie zgadzamy, bo daje do myślenia. I wreszcie ostatni poradnik dla chrześcijańskiej prawicy, który Państwu chcę przedstawić, to książka wydana przez, w Polsce przynajmniej, przez Tygodnik Solidarność autorstwa Davida Engelsa, belgijskiego profesora, który jest kimś w rodzaju takiego konserwatywnego imigranta czy uchodźcy z zachodu do Polski, ponieważ uważa, że Polska jeszcze nie jest, tak powiem, skończona pod tym względem i jeszcze ma szansę zawrócić z tej drogi. I ten poradnik wyróżnia się na tle poprzednich faktem, że w zasadzie jest autoporadnikiem, bo profesor Engels mówi tak trochę do czytelnika, a trochę do siebie i bardzo mocno zwraca uwagę na naszą codzienność, na naszą indywidualność, na to, jak powinniśmy dbać o własny umysł również, o własne życie, żeby nie ulec tej erozji, której tkwimy. I tutaj również dosyć radykalne, jak dla kogo może, ale mi się wydają dosyć radykalne rozwiązania proponowane, na przykład opuszczenie miasta, prawda, zasiedlanie wsi, tworzenia z wsi pewnych rodzaju oaz, nawet takich pewnej części samowystarczalnych, inwestujących w coś, w razie gdyby na przykład za niepopularne poglądy zostały wyłączona nam możliwość korzystania z pieniądza cyfrowego, więc takie również trochę survivalowe. Również profesor, podobnie jak Rod Dreher, uważa, że na ten czas Zachód jest skończony i dopiero kiedy wszystko, tak powiem, już się dopali, to będzie można to odrodzić. I książka jest krótka, dlatego również myślę, że warto po nią sięgnąć, również ze względu na język. Mam nadzieję również, że zachęciłem Państwa do sięgnięcia po którąś z tych książek, bo uważam, że warto, zwłaszcza to działanie Jeana Husseta tutaj bym polecał. Chciałem podziękować za uwagę, zachęcić Państwa do wspierania mnie. Oczywiście link znajduje się w opisie. Można mnie wspierać również poprzez subskrypcję, poprzez wsparcie finansowe. Przejście na etat, tak powiem, kontrrewolucjonisty explicite wymaga niestety jakiegoś podstawowego utrzymania, więc zachęcam do tego rodzaju wsparcia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.